18.30 minęła. Michał Adamski, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na sobotnie główne wydanie zbliżeń. Oto nasze najważniejsze tematy. Jest nowy ordynariusz diecezji włocławskiej. Pierwsze takie wydarzenie w życiu. Biskup Krzysztof Wędkowski uroczyście rozpoczął swoją posługę. Rodzina i policja proszą o pomoc w odnalezieniu 42-letniego Sebastiana Spirewskiego z Grudziądza. Sebastian, jeżeli gdziekolwiek jesteś, proszę daj nam życie. Ponad 100 strażaków gasiło pożar hali produkcyjno-montażowej i lakierni w Kowalewie. W środku znajdowały się również ciągniki siodłowe, także straty są znaczne. Nowy ordynariusz diecezji włocławskiej uroczyście rozpoczął posługę. W Bazylice Katedralnej we Włocławku odbył się ingres biskupa Krzysztofa Wędkowskiego. W uroczystości wziął udział nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Pennacchio. W modlitwie jednoczyli się wierni i duchowni. Do włocławskiej katedry przybyli, żeby towarzyszyć i życzyć biskupowi Krzysztofowi Wędkowskiemu przede wszystkim owocnej posługi. Bożej opieki. Żeby Matka Boża je też opiekowała się im, pomagała, bo to jest ciężka praca. Mieć odwagę mówić o tym, co jest trudne i dawać przykład swoją postawą dla wiernych. Zgodnie ze zwyczajem, na początku uroczystości nowego biskupa przywitano w drzwiach katedry. Następnie otrzymał on pastorał, symbol przejęcia władzy. Słowa, które skierował do biskupa Wędkowskiego papież Franciszek, odczytał radca nuncjatury apostolskiej we Włoszech. Usilnie błagamy dla Ciebie o łaskę Ducha Świętego, dzięki której, naśladując świętego Józefa, ojcowskim sercem codziennie będziesz starał się umacniać lud Tobie powierzony. Pierwszą homilię nowy ordynariusz diecezji włocławskiej poświęcił świętemu Józefowi. Mówił w niej o wartościach, jakimi na co dzień należy się kierować. Musimy nie tylko dostrzec światło nadziei, ale sami musimy dawać taką nadzieję. Nadzieja nasza zbudowana jest na skalę, którą jest sam Bóg. Biskup Krzysztof Wędkowski ma 58 lat i jest doktorem nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Od października 2012 roku pełnił funkcję wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej. Sakrę biskupią przyjął 22 grudnia 2012 roku. Na nowym stanowisku zastąpił biskupa Wiesława Meringa. Zapewniamy księdza biskupa o naszej obecności i modlitwie. Wdzięczność wobec biskupa seniora za dotychczasową posługę wyraził nuncjusz apostolski w Polsce, który również przybył do Włocławka. Przez ponad 18 lat był pasterzem tej diecezji. Dziękuję mu za wszystko, co dla tego kościoła uczynił. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb. Specjalne listy do nowego biskupa skierowali prezydent Polski Andrzej Duda, przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki i prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Ponad 100 strażaków i specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Bydgoszczy gasiło pożar hali produkcyjno-montażowej oraz lakierni w Kowalewie nieopodal Nakła. Przemieszczanie się ogromnej chmury ciemnego dymu i jej zawartość monitorował specjalistyczny samochód. Jak wstępnie oszacowano, pożar spowodował duże straty. Nikomu nic się nie stało. Kłęby ciemnego dymu, widoczne z odległości kilku, a miejscami nawet kilkunastu kilometrów, w sobotnie przedpołudnie obserwowali mieszkańcy powiatu nakielskiego. Zgłoszenie o pożarze w lakierni jednego z zakładów znajdujących się w miejscowości Kowalewo w gminie Szubin. Na miejsce zadysponowano ponad 20 zastępów straży, w tym głównie zastępy z terenu powiatu nakielskiego oraz żnińskiego. Podjęto również decyzję o zadysponowaniu specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Bydgoszczy. Na miejsce przybyła również grupa operacyjna komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z Torunia. W pierwszej fazie działań podjęto decyzję o podaniu prądów gaśniczy na halę produkcyjną. Pożarem objęty była hala produkcyjno-montażowa, jak się okazało. Sytuacja była bardzo dynamiczna, a pożar był rozwinięty w części lakierniczej. Obiekt o wymiarach około 30 metrów na 60 był w większości objęty pożarem. Dzięki sprawnej akcji strażaków udało się szybko zlokalizować pożar i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia na
sąsiednie obiekty oraz uratować część zabudowy. Sam obiekt, jak i wyposażenie, w środku znajdowały się również ciągniki siodłowe, także straty są znaczne. Na szczęście jednak podczas pożaru nikt nie doznał obrażeń, żadnych skrzyni, nie mam osób rannych. Jak na razie nie są znane przyczyny tego pożaru. Edyta Starczewska, TVP 3 Bydgoszcz. A pogoda na pewno nie ułatwiała strażakom pracy. Upalne dni i bardzo ciepłe noce. Nadeszła prawdziwie tropikalna pogoda. W takich warunkach warto zachować zdrowy rozsądek podczas wypoczynku, pić dużo wody i nie przesadzać ze słońcem. Warto też pamiętać o zwierzętach, które upał męczy podobnie jak ludzi. Bezchmurne niebo, słońce i wysokie temperatury. To oznacza jedno. Lato pojawiło się na dobre. Taka pogoda zachęca do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Mimo wakacyjnych warunków należy zachować zdrowy rozsądek. Na pewno gdzieś nad jezioro, nad wodę, tylko oczywiście z rozwagą, bezpiecznie, nie wchodzić rozgrzanym do wody, no bo wiadomo, jak to może się skończyć. I dużo wody jak najbardziej. Trzeba pić, cały czas pić wodę. To jest najważniejsze, żeby się nie odwodnić. Rozważnie. Czapka na głowę. No i co? I dużo picia. Jeżeli jeść, to warzywa, nie mięsa ciężkie, nie grylowane, nie kiełbasy. I oczywiście nie wolno alkoholu spożywać. To ważne. Nawodnienie, okrycia głowy i unikanie słońca w godzinach szczytu. O to apelują eksperci i lekarze. Nieprzestrzeganie tych prostych zaleceń może skończyć się odwodnieniem, a co gorsza udarem słonecznym. To są objawy poważniejsze. Już to wymaga pobytu przynajmniej w izbie przyjęć, SOR-ze, nawodnienia dożylnego, obserwacji, bo to już są zazwyczaj takie pogorszenia kontaktu z pacjentem, zasłabnięcia, bóle głowy, zaburzenia widzenia. Także to wymaga na pewno obserwacji kilku godzin w izbie przyjęć. W czasie tych upalnych dni należy pamiętać także o czworonogach. Pozostawienie ich w samochodzie bez dostępu do świeżego powietrza może skończyć się mandatem w wysokości 500 zł. A skąd takie upały? To wina rosyjskiego wyżu, który sprawia, że napływa do nas ciepłe powietrze z południa i południowego wschodu. Czekają nas także tropikalne noce. O nocy tropikalnej mówimy wtedy, kiedy temperatura nie spada poniżej 20 stopni. No i prawdopodobnie jeszcze dwie noce przed nami, takie właśnie tropikalne. Mogą być problemy ze spaniem, a dość powiedzieć, że takie noce tropikalne rzadko się zdarzają. A kiedy nadejdzie ochłodzenie? Od wtorku. Wtedy można spodziewać się także burz, gradu i niewielkich opadów deszczu. Dzisiaj wieczorem też będzie gorąco. O 21:00 kibice piłki nożnej w całym kraju wstrzymają oddech. Polska reprezentacja wyjdzie na boisko, by rozegrać mecz o wszystko. Biało-czerwoni w drugim meczu podczas Euro 2020 zmierzą się z Hiszpanią. Ich zmagania będzie można śledzić m.in. w serwisie Sport TVP.pl. Przegrana będzie oznaczała koniec marzeń o awansie do kolejnej rundy. Najwierniejsi kibice nie dopuszczają jednak takiej możliwości. Szybko, za Nimuszem. Rybus, teraz szansa! Ja bardzo optymistycznie do tego podchodzę, myślę skromne 2-0 dla Polski. Z całym sercem będę z nimi oczywiście, walczymy do ostatniej minuty. Z niczym nie możemy wrócić. Łatwe 3-0 dla Polski, no i oczywiście no, wszyscy wiemy, jak to będzie wyglądać. A będzie pan kibicował naszej reprezentacji? No będę, no jako Polak muszę kibicować, nie mam innej opcji. Miejmy nadzieję, że będzie więcej zapału niż w poprzednim meczu. To znaczy? No to znaczy, że wygramy. Liczycie państwo na wygraną? Liczymy. No zobaczymy, ale wielkich nadziei nie pokładam. Będzie pan trzymał kciuki? No zawsze, dla Polaków. Zobaczymy, czas pokaże, nie? Wygra lepszy. Myślę, że nasi. Ogólnie kibicuję całej drużynie, a powinni pracować na gole, bramki zbiorowo, a nie jakoś tam indywidualnie. Także jak nie zapracują, to nie będzie nic. Nie? Wyszedł ze szpitala i do tej pory nie wrócił do domu. Policja szuka 42-letniego Sebastiana Spirewskiego z Grudziądza. Mężczyzna z raną głowy trafił do szpitala, jednak po kilku minutach zniknął. Ostatni raz był widziany w piątek, 11 czerwca. Rodzina i policja proszą o pomoc w odnalezieniu mężczyzny. Pan, który tu mieszka, w którymś z tych budynków, syna znalazł w tej okolicy tych pasów. To tutaj rozpoczął się dramat rodziny Spirewskich z Grudziądza. Dramat, który trwa już ponad tydzień. Plakaty rozwieszaliśmy wszędzie, gdzie się dało. Sklepy, słupy. Po prostu no, nie mamy nic na chwilę obecną. Sebastian Spirewski w piątek 11 czerwca świętował swoje 42 urodziny. Niedaleko domu upadł i dotkliwie ranił się w głowę.
Znajoma do mnie zadzwoniła, mieszkam tu niedaleko, że siedzi z głową rozwaloną. Dwóch chłopaków go trzymało, przyprowadziliśmy go tutaj do mamy. Wezwałam pogotowie, mama wyszła z bandażami, zabandażowała mu głowę. Po przyjeździe karetki mężczyzna nie chciał jechać do szpitala, ale po naciskach rodziny zespół ratownictwa zabrał 42-latka do grudziąckiej lecznicy. Po kilku minutach na SOR-ze pacjent opuścił szpital i do tej pory nie wrócił do domu. To nie jest więzienie, że można sobie wyjść, kiedy się chce. Ale jeżeli człowiek, my się zgłaszali w tym pogotowie, że on stracił przytomność, z raną głowy jedzie do szpitala, wprawdzie już przytomny, i on sam może za 3 minuty wyjść. Pacjent informował, według mojej znajomości tematu, informował, że nie chce udzielania żadnej pomocy, że po prostu chce dalej świętować swoje urodziny. I wyszedł. Po prostu pacjent jest wolnym człowiekiem. Rodzina o zaginięciu mężczyzny poinformowała policję. Poszukiwania nie ruszyły jednak od razu. Sprawa otrzymała trzecią, czyli najniższą kategorię. Wynika to z tego, że nie mieliśmy sygnałów dotyczących, czy osoba jest w stanie zdrowia takim, że może mu zagrażać niebezpieczeństwo, czyli tak naprawdę nie ma ciężkich ani tam średnich obrażeń. Rodzina na własną rękę organizuje poszukiwania mężczyzny. Bliscy przeczesują pobliskie lasy, rowy, rozwieszają plakaty i liczą na każdy, nawet najmniejszy sygnał. Sebastian, jeżeli gdziekolwiek jesteś, proszę daj znak życia. Idź na policję, gdziekolwiek, przecież nie masz nic spraw. Dzieciaku, pokaż mnie. Proszę cię. Osoby, które widziały podobną osobę lub wiedzą, gdzie znajduje się Sebastian Spirewski, proszone są o kontakt z policją. Grudziądz, Błażej Karczmarczyk. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżenia. Co jeszcze przed nami? Ruszyło Centrum Edukacyjno-Społeczne na bydgoskim Okolu. Muzeum Kanału Bydgoskiego poszerza ofertę. Pokonały raka, teraz chcą zachęcać do badań profilaktycznych. Krew dla potrzebujących. Akcję oddawania tego bezcennego leku zorganizowali na bydgoskim Starym Rynku motocykliści. Chętnych, by pomóc, nie brakowało. Krwiobóz czekał na chętnych w godzinach od 9 do 15. Każdy, kto oddał dzisiaj krew, otrzymał pamiątkowy upominek. Mógł też wziąć udział w losowaniu nagród, w tym telewizora. Warto przypomnieć, że od tego roku każdemu krwiodawcy przysługują w czasach pandemii 2 dni zwolnienia z pracy. Także zwolnienie z wykonywania czynności służbowych. Organizatorem zbiórki był klub motocyklowy Phoenix MC Poland. W wydarzeniu towarzyszyły występy dzieci z bydgoskiego przedszkola, pokazy magii i koncerty. Przemierzają kilometry i opowiadają o walce, którą można wygrać. Prawie 200 kobiet z całej Polski przejdzie prawie 100-kilometrowe trasy, podczas których będą opowiadały, jak pokonać raka. Wśród osób, które zaangażowały się w akcję, są także osoby z regionu. Najbliższy OnCoRace rozpocznie się 27 czerwca. OnCoRace z granicami Polski jest ogólnopolskim marszem osób chorych onkologicznie i wspierających ich zdrowych osób. Projekt polega na organizacji 7-dniowego marszu przez grupy 10-osobowe, które idą wzdłuż granic Polski. Chcemy pokazać ludziom, że z rakiem również można żyć, że można mieć marzenia i trzeba je spełniać. Również na trasie są organizowane spotkania profilaktyczne, które zachęcają osoby do badania się, bo nieważne kim jesteśmy, gdzie mieszkamy i co robimy, choroba może dotknąć każdego z nas. I chcemy pokazywać, żeby wykorzystać każdą minutę naszego życia. Trasy są różne, są naokoło Polski, jest przeszło 20 tras, więc bierze udział przeszło 200 osób. Każda trasa jest przeszło 100-kilometrowa. I po drodze właśnie spotykamy nawet przygodne osoby, którym opowiadamy o swoich przejściach i zachęcamy właśnie, bo są często osoby są zdziwione, że po chorobie nowotworowej można żyć i mieć tyle siły, żeby pokonać kilkanaście kilometrów dziennie. I kolejne informacje. Centrum Edukacyjno-Społeczne na bydgoskim Okolu oficjalnie otwarte. Mają tu być organizowane zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów. W odnowionym obiekcie po dawnym przedszkolu swoje nowe miejsce znalazło też Muzeum Kanału Bydgoskiego. Cała inwestycja kosztowała 2 600 000 zł, z czego ponad 2 miliony to pieniądze unijne. Centrum Edukacyjno-Społeczne otwarte z hukiem.
Na takie miejsce czekało wielu mieszkańców Okola. Najbardziej jednak z nowego budynku cieszą się uczniowie i nauczyciele trzeciego LO, gdzie dotychczas mieściło się Muzeum Kanału Bydgoskiego. Dotychczasowy budynek był zbyt mały. Muzeum się rozrastało, coraz więcej eksponatów, coraz więcej makiet i teraz na szczęście mamy tutaj taki budynek na Okolu, w pobliżu Kanału Bydgoskiego, w którym możemy rzeczywiście zaprezentować wiele makiet, wiele nowych eksponatów. I niemalże dotknąć historii Kanału Bydgoskiego, począwszy od jego budowy w 1772 roku. Duży udział w powstaniu kanału miał Węgier, Ferenc Florian Csaky. On był geodetą i no, różne pomysły wrzucał. I w 1766 roku podał projekt budowy Kanału Bydgoskiego jako cel rewitalizowania dróg wodnych na terenie Polski. Kanał Bydgoski miał ogromny wpływ na rozwój gospodarczy miasta. Dzięki niemu rozwijał się handel i przemysł, zwłaszcza drzewny, maszynowy i meblarski. To było jedyne połączenie między zachodem a wschodem, bo głównie chodziło o połączenie Królewca z Berlinem. I w tym czasie po to ten kanał wybudowano. A na tym też skorzystała Bydgoszcz, bo przepływając te barki pozwoliły na rozwinięcie się Bydgoszczy przez budowę spichrzy, dodatkowych śluz i rozwijała się gospodarka. Słowem, kanał bydgoski tętnił życiem. Teraz to życie ma się przenieść do nowego budynku muzeum. Liczę, że nie jest tylko zamknięta przestrzeń, nie jestem pewien wręcz, związana z historią naszego miasta, czy w tym przypadku także kanału, tylko miejsce spotkań, które będzie Państwu służyło. Spotkania z mieszkańcami miasta, z ciekawymi ludźmi. Będą to spotkania w szczególności dla seniorów, którzy znajdą tutaj swój dom. Oprócz tego miejsce dla NGO-sów, dla fundacji, dla stowarzyszeń. A dla spragnionych sportu, szczególnie tego w wodnym wydaniu, wkrótce przed budynkiem pojawią się kajaki po to, by popłynąć w podróż z historią w tle. Bydgoszcz, Błażej Kartmarczyk. Tymczasem przy ulicy Karpackiej w Bydgoszczy powstały nowe murale. To efekt wspólnej pracy mieszkańców w ramach projektu Bydgoszcz dzieje się. W plenerowych warsztatach wzięli również udział m.in. przedstawiciele Muzeum Fotografii WSG i Stowarzyszenia Dziecięce Graffiti. Wydarzenie koordynuje Akademicka Przestrzeń Kreatywna WSG. Pracujemy w ramach projektu Murale Karpacka 52 Poznaj Osiedle Wzgórze Wolności. Projektu, który jest organizowany w ramach konkursu Bydgoszcz dzieje się i jest możliwy dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Bydgoszcz. Malujemy. Malujemy dzisiaj graffiti, murale z udziałem naszych gości, z udziałem mieszkańców, z udziałem uczniów, z udziałem dziecięcego graffiti. Projekt malowania murali to kontynuacja inicjatywy dziecięcego graffiti, które to tworzy murale na zaniedbanych placach zabaw. Były w 2004 roku malowane pierwsze murale na tych murach z drugiej strony. Zaniedbane, że tak powiem, podwórka, które odzyskały blask dzięki tym właśnie muralom. A one teraz są też odnawiane przez studentów WSG. Część tego parkanu została właśnie wtedy zagospodarowana, a w następnym roku, w 2005, przeszliśmy tutaj dalej i tam też jest temat motoryzacyjny, bo pierwszy temat tego konkursu była przyroda i bajki. Nowe murale przy Karpackiej powracają po 16 latach. Nawiązujemy w ten sposób do historii, do tradycji miejsca, do jego tożsamości. Integrujemy się, zapraszamy mieszkańców do tego, aby byli z nami, żeby mur to nie była ta symboliczna granica posesji i coś, co oddziela, ale coś, co łączy przeszłość, teraźniejszość, nowych lokatorów i okoliczną społeczność. Młodzieżowy Dom Kultury nr 6 w Bydgoszczy, działający przy Zespole Szkół nr 16, obchodził dzisiaj jubileusz dziesięciolecia. Podczas uroczystości uczniowie mogli zaprezentować swoje talenty z dziedziny muzyki, sztuki, a także sportu. Przez cały rok zostają po lekcjach, by doskonalić swoje talenty. Niektórzy z nich dojeżdżają tu z innych szkół, a czasem nawet z bardzo daleka. Podopieczni z Bydgoskiego Młodzieżowego Domu Kultury nr 6 już niebawem rozpoczną wakacje, ale nie to cieszy ich najbardziej. Jubileusz dziesięciolecia Młodzieżowego Domu Kultury to nie tylko powód do dumy i radości dla wszystkich wychowanków, ale i okazja do zaprezentowania swoich umiejętności.
Nasi uczniowie w grupach naukowych, sportowych oraz artystycznych rozwijają swoje pasje i talenty. Dzisiaj mieliśmy możliwość usłyszeć i zobaczyć, co nasi uczniowie potrafią. Swoich wychowanków oceniają codziennie, a podczas jubileuszu to uczniowie mogli ocenić ich występ. Nauczyciele połączyli swoje siły i z okazji obchodów dziesięciolecia wspólnie zaprezentowali na scenie swoje zdolności. Udało nam się napisać własnoręcznie, w cudzysłowie, piosenkę i napisać do niej tekst, skomponować, złożyć, później to razem wideo z muzyką. Dużym zainteresowaniem cieszył się też występ uczniów z kółka teatralno-recytatorskiego. Tutaj przede wszystkim nauczyłam się takiej pewności siebie po prostu. Jakoś, nie wiem, jestem tak otwarta na ludzi, bo chodzę tutaj na te zajęcia od drugiej klasy. I jesteśmy rozwijającą się kreatywną grupą, która zamierzamy dalej przystępować do tych talentów, rozwijać te talenty i dalej to po prostu szerzyć na całe osiedle. A po uroczystościach czas na mecz Babingtona, a tu swoje talenty zaprezentowali uczniowie z kółka sportowego. U nas czas teraz też na informacje sportowe. Mirosław Wysocki, dzień dobry. Dzień dobry. Wszyscy czekamy na mecz Polska-Hiszpania, który rozpocznie się w Sewilli o 21:00. A tymczasem o trzecią ligę walczą dziś Włocławia. Włocławia z Kujawianką Izbica i Zawisza Bydgoszcz z Pogonią Mogilną. Oba spotkania dobiegają końca. Bydgoszczanie jeszcze przed chwilą remisowali z Pogonią 2-2, a Włocławia z Kujawianką przegrywała 0-2. Jeśli tak zakończą się mecze, oznaczać to będzie, że do trzeciej ligi awansuje bydgoski Zawisza. W Bydgoszczy rozpoczęły się Mistrzostwa Polski Smoczych Łodzi. Aura dopisała, zawodnicy zadowoleni. Liczy się nie tylko rywalizacja, ale i spotkanie dawnych znajomych. Dlaczego Smocze Łodzie? No jest to jakaś forma, że tak powiem, przedłużenia sobie tej kariery sportowej. Wiadomo, to już nie jest to, co w kajakach czy w kanadyjkach, ale gdzieś ta chęć rywalizacji czy wspólnego treningu w ludziach, którzy kiedyś wcześniej jakieś mieli styczność ze sportem, pozostaje. No i fajnie jest spotkać się kilka razy w tygodniu, wieczorem po pracy i troszkę się gdzieś tam też odstresować, razem popływać i się pośmiać. 860. Jutro drugi dzień zawodów i jeszcze jedna informacja. Karolina Karasiewicz z TKK Pacific Toruń Nestle Fitness wywalczyła złoty medal Mistrzostw Polski Elity w wyścigu ze startu wspólnego. Więcej o sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. A jeśli interesuje Państwa, co w pogodzie, o tym opowie teraz Angelika Bednarska. Witam serdecznie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed upałami dla całego kraju. W naszym województwie jest to alert drugiego stopnia i będzie on obowiązywał aż do wtorku. Wysokie temperatury odnotujemy zarówno w nocy, jak i jutro w ciągu dnia. W pełnym słońcu termometry wskażą ponad 40 stopni. Tak więc dbajmy o siebie i o innych. Szczegółowa, gorąca prognoza pogody już za chwilę. Do zobaczenia. To była Angelika Bednarska. W głównym wydaniu zbliżeń to już wszystko. Ja dziękuję Państwu i zapraszam na nasz wieczorny serwis o 21:30. Do zobaczenia.